I raz, dwa, witam was moi drodzy serdecznie w kolejnym Bitcoinie przy kawie. Ja nazywam się Patryk Piński, Jest to codzienna prasówka poświęcona najciekawszym, najważniejszym wydarzeniom ze świata kryptowalut, technologii blockchain na kanale Kryptoraport. Moi drodzy, przepraszam, doszło do jakiegoś pomyłki tak naprawdę, bo mieliśmy wystartować 9.25. Nigdy nie startujemy 9.05. Niestety coś w YouTube Studio nie zadziałało dobrze i pokazuje, że od 9.05 też się zdziwiłem, jak zobaczyłem wasze komentarze, że jest już live, znaczy powinien live według YouTube'a już się odpalić, więc najmocniej przepraszam, jakiś błąd po prostu powstał, ale co chwilę YouTube coś nowego zmienia, coś wynajduje, wymyśla, no i nie zawsze nam się to po prostu udaje. Ale, żeby nie przeciągać, nie, nie idziemy sobie do ceny bitcoina, która obecnie wynosi 5400 dolarów za jedną sztukę. Mamy odreagowanie, na pewno mamy dosyć sporządne wzrosty od ostatnich e, no, gwałtownych spadków, takich, przy których niejedna osoba po prostu uciekła z rynku. Natomiast, gdybyśmy popatrzyli sobie, gdyby ktoś złapał sam, e, sam botom, co jest mało realne, ale od samego botomu mamy 18% wzrostu. Ale to nie znaczy, że to już jest koniec spadków. Moi drodzy, na ten moment, żeby. Gdybyśmy mieli potwierdzenie, że mamy koniec spadków, powinniśmy przekroczyć przynajmniej jedną linię oporu, która była wcześniej dosyć znaczącą linią wsparcia. Mówimy tutaj o poziomie 53 tysięcy dolarów. To jest ten poziom, o którym mówiliśmy wcześniej, że dotąd może Bitcoin nam spaść. Nikt nie spodziewał się sytuacji, w której będziemy mieć tak ogromną, mocną wyprzedaż. W danym momencie. Natomiast obecnie 50 300, 50 400, które mamy teraz, musi się nam umocnić właśnie aż dochodząc do tych 53 000 dolarów. Jeżeli nie, możemy mieć kolejne nawroty. Tutaj możemy bardziej patrzeć już lokalnie, lokalnie, patrząc 49 600, ewentualnie możemy mieć zjazdy na poziomy 47 700 albo 47 200. Prawdopodobieństwo, że zejdziemy aż do 42 600, czyli do tego miejsca 43 w miejscach, których Zatrzymała się cena bitcoina przy ostatnim gwałtownym spadku, no jest mało realna. Natomiast, jeżeli dojdziemy do tego momentu, to na pewno pojawi się kolejna fala wyprzedaży, kolejna fala paniki inwestorów, którzy niedawno weszli i nie wiedzą, co z sobą zrobić. Natomiast, ja Was wszystkich może nie zachęcam, żeby to nie była porada inwestycyjna, ale pamiętajcie, że jeżeli już w tym momencie zastanawiacie się, co robić, to lepiej, najlepszym rozwiązaniem jest wyłączyć komputer i zająć się czymś zupełnie Innym. Można pójść na siłownię, ale na pewno nie podejmować pochopnie decyzji. Trzymajcie się scenariuszy, które mieliście. Ci, którzy z Was się trzymają tych scenariuszy i regularnie realizują zyski, no to chyba raczej powodu do obaw albo jakiegoś strachu za specjalnego nie mają. Natomiast idąc do rankingu kryptowalu numer 2, Ethereum numer 3, Binance Coin czwarty, Tether piąta, Solana szóste, Cardano siódmy. USD Coin czyli USDC 8XRP 9 Polka do 10 Tera 11 DoCoin 12 AVAX 13 Shiba Inu 14 Polygon 15 Crypto.com z 0. Litecoin niestety na pozycji 18 został wypchnięty tak naprawdę przez dwa stablecoiny, czyli zwarpowane, znaczy przepraszam, nie stablecoiny, bo zwarpowanego Bitcoina i stablecoina, czyli BUSD. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na kapitalizację rynkową 2,49 biliona dolarów, nie wygląda to zbyt e, oszałamiająco patrząc po wynikach, których przekraczaliśmy 3 biliony dolarów. Natomiast gdybyśmy jednak popatrzyli sobie to e, z perspektywy no Mam nadzieję, że się uruchomi z perspektywy kilku dni wstecz. No ta kapitalizacja nam stosunkowo rośnie. Patrząc to jest pod Snapshota i zobacz, patrząc co się działo od pierwszej w nocy do obecnego czasu. 2,47 mieliśmy w nocy, mamy 2,49 obecnie biliona dolarów, więc mamy ewentualną taką lekką tendencję wzrostową, ale to też widzimy po wykresach chociażby związanych z ceną Bitcoina, która cały czas się nam powoli powoli, ale. Umacnia. E, idziemy sobie natomiast do wiadomości, bardzo ciekawe wiadomości. Pierwsza wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, ale to nie ostatnia dzisiaj. E, bardzo ważne, Saul Omarowa, e, która miała pełnić. E, Pełnić obowiązek kontrolera, jeżeli chodzi o kwestie finansowe związane z bankowością prywatną i regulacją kryptowalut, i tutaj dokładnie ona miała zajmować się nadzorem regulacji banków czarterowych w całym kraju. Była przesłuchiwana, i wraz z tym przesłuchiwaniem, no i dosyć dużą ilością różnych domniemań i zapytań, niestety zrezygnowała z. Z tej nominacji. A chodzi o to, że w trakcie przesłuchań jej poglądów na temat bankowości prywatnej i regulacji kryptowalut wypowiedziała się na temat gorących pytań ze strony senatorów republikańskich i niektórych demokratów. A no i chodziło tu przede wszystkim o to. Że doczepili się do kwestii związanych z jej ewentualnymi powiązaniami ze Związkiem Radzieckim. Też musimy pamiętać o tym, że ta pani pochodzi z Kazachstanu. Dodatkowo, jeżeli chodzi o kwestię przesłuchiwania, szkoda, bo osoba ta miała jednak trochę oleju w głowie w porównaniu do innych senatorów i przeciwników kryptowalut, ponieważ na pytania. Związane z kryptowalutami otwiera, tak naprawdę bardzo pozytywnie się wypowiadała i mówiła, że technologia blockchain otwiera nam szereg dużych nowych możliwości. Oczywiście sceptycznie podchodziła do stablecoinów, które uważała, że mogą one zagrozić nam, zagrozić tak naprawdę stabilnemu systemowi monetarnemu obecnemu, który jest na świecie, ze względu na to, że prywatne korporacje mogły przejąć tą funkcję przechowywania wartości i utrzymywania tej wartości, na czym by straciły przede wszystkim banki komercyjne. No niestety jednak kwestia jest taka, że będziemy musieli się z tą panią pożegnać. Więc widać, że osoby, które są pro krypto, na ten moment jest niestety, no odwoływany, odwołany, wycofuje się, a jeżeli chodzi o jej walkę z krypto, bardziej chciała tutaj właśnie atakować stablecoiny, jeżeli chodzi o samą technologię blockchain, nie miała nic przeciwko, tak w dużym bardzo skrócie. Idziemy sobie do Binance'a. Binance e, już jakiś czas temu i to już jest nie jedna jego, albo nie pierwsza jego akcja, w którym to e, tworzy partnerstwa i tworzy fundusze, które mają wspierać rozwiązania technologiczne. Wcześniej mieliśmy DeFi, różnego typu platformy DeFi, w które to Binance pakowało pieniądze, aby można było bardzo szybko przejść z tej fazy startupu do fazy takiego pełnego rozwoju i monetyzacji. Tak samo teraz tworzy Fundusz, w którym, znaczy tak naprawdę partnerstwo w, o wartości 200 milionów dolarów, aby zainwestować we wczesne gry kryptowalutowe i projekty Metaverse, i wszystko to jest za sprawą połączenia sił z Venture Capitalem Animoka, siedzibą w Hongkongu, A, i oczywiście chodzi tutaj o też wzrost tych wszystkich rozwiązań gamingowych na właśnie Binance Smart Chainie. I chcą zainwestować do 100 milionów dolarów każdy fundusz skupiający się na promowaniu projektów w krótkiej listy GameFi, a w sektorze obejmującym gry i zdecentralizowane finanse. Fundusze, fundusz będzie przyspieszał i inkubował wczesne startupy gier kryptowalutowych, które rozwijają się na Binance Smart Chainie. A wczesne projekty wymagają finansowania, aby budować swoje produkty i potrzebują wiedzy branżowej w zakresie rozrywki, rozgrywki w otwartym świecie i tokenomii, a także możliwości nawiązywania kontaktów w celu ustanowienia wzrostu w grach blockchain otwartego metaverse. Ten program inwestycyjny zapewni te potrzeby projektom, które naszym zdaniem mają potencjał, aby wprowadzić blockchain do głównego nurtu. Jeżeli byście sobie przypomnieli, poszli trochę lat wstecz, to tak samo właśnie Binance bardzo mocno finansował trend związany z DeFi i wszystkimi platformami, które są powiązane właśnie z pożyczkami, lokatami i tym podobne. No, mamy nowy trend, mamy trend gry, mamy trend metaversowy, mamy trend gier opartych o technologię blockchain, mamy trend gier, w których mamy typowy play to earn, A dlatego jest to, no, można powiedzieć, że dla mnie też bardzo dobra Wiadomość i potwierdzenie, tylko tego, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o RoboHero. No i co więcej, trzeba: no, zachęcam Was oczywiście obserw do obserwowania e profilu na Twitterze RoboHero. Potem Wam jeszcze to pokażę. Z racji chociażby konkursów, no i z racji chociażby tego, że niedługo będzie ogłoszonych kilka ważnych partnerstw oraz daty chociażby public sale'a. A to jest chyba dla Was najważniejsze. Idziemy sobie do. O, tutaj zamykamy. Idziemy sobie do Ubisoftu. Podejrzewam, że każdy z Was Ubisoft powinien znać. A jeżeli ich z Was nie zna, to Tom Clancy, a jest to jedna z takich gier, którą powinniście znać, a druga jest to chociażby Rayman, który też właśnie z rąk Ubisoftu pochodzi. No i no, nie będziemy mówić tutaj, jaki Ubisoft ma... Z powiedzmy katalogier. Natomiast co jest bardzo ważne, wkracza ona do świata e, tokenów NFT. Ubisoft uruchomił wersję beta nowej platformy o nazwie Ubisoft Quartz, która pozwala użytkownikom na zdobywanie nft ów e, które można wykorzystać w grze, takich jak broń, odzież czy pojazdy. E, no i co jest bardzo ważne, cały ten Ubisoft Quartz zdecydowały się oprzeć to o blockchain Tezosa. Może w końcu ten Tezos po tylu latach, może bardzo, tylu miesiącach, kwartałach, a nawet już kilku latach, w końcu odbije się chociażby ze względu na tak duże i mocne partnerstwo, bo mówimy tutaj o partnerze, który już ma do czynienia i ma bardzo dobre zaplecze technologiczne i wiedzę na temat budowania gier i na pewno w porównaniu do e, chociażby m, obecnych rozwiązań. E, takich gier na blockchainie, no to mogą o wiele szybciej przegonić właśnie, to jest tak samo jak chociażby nie wiem, Revolut i inne rozwiązania kryptowalutowe projekty kryptowalutowe, które oferują podobne rozwiązania, no ale Revolut ma o wiele większe doświadczenie, tak samo nie wiem Visa i Mastercard eee, no i co jest ważne, pierwsze digits testowane na Ubisoft Quartz będą kompatybilne z grą komputerową właśnie o której mówiłem, od 9 grudnia gracze, którzy osiągnęli w grze poziom 5 mogą otrzymać cyfrową broń, hełm i parę spodni Taktycznych jest to bardzo ciekawa rzecz. No, idą złe czasy dla górników i to już od dłuższego czasu możecie zaobserwować, między innymi tym takim chaosem informacyjnym związanym z ewentualnym e, blackoutem. E, no, Europa już od jakiegoś czasu się skarży, że ma niedobory energii elektrycznej. Obora. E, obora. Europa się skarży, że mogą być e, Chwilowe przerwy w dostawie prądu, aby można było zbilansować te straty albo te niedobory, przepraszam. No i Islandia, która jednak jest no, uzależniona tylko i wyłącznie od siebie, no odrzuca mm, kopalnie kryptowalut. Ale to nie tak do końca, bo takie nagłówki się pojawiły. Bardziej chodzi tutaj o to, że e, zmniejsza ten główny dostawca energii zmniejsza dostawy dla niektórych klientów przemysłowych, takich jak huty aluminium, centra danych i właśnie m.in. kopalnie bitcoinów. Przede wszystkim pierwsza obrywa e, huta aluminium, natomiast no też trzeba się liczyć, że kopalnie, które e, są na Islandii, no kopalnie, tak, kopalnie, które są na Islandii będą mogły mieć ograniczony dostęp. Będziemy to pewnie widzieć przy okazji wykresu na hashrate'cie, tylko że ten hashrate też nie jest od razu tak... E, Pokazywane, trzeba byłoby obserwować w innych statystykach, w których mamy e, hash rate na dany moment, jednak e, takie sytuacje na całym świecie się będą teraz zdarzały. Jeżeli będzie mieć jeszcze bardziej srogą zimę i będzie jeszcze bardziej zimno niż jest teraz, a widać, że zima e, dosyć mocna do nas przychodzi i sroga, no to właśnie takie wahania i problemy z, dost z dostawą prądu e, do mm, kopalni kryptowalut mogą być częstsze. Idziemy sobie do Stanów Zjednoczonych. Znowu wam mówiłem. Okej. Okay. E, idziemy sobie dalej, a e, jeżeli chodzi o Amerykę, no bo na tym się nie skończyło. Na pierwszej informacji, CIA potwierdza plotki, naprawdę pracują nad projektami kryptowalutowymi. Ale o co tu chodzi? Chodzi tu przede wszystkim o to, że e, CEO e, Wall Street Journal e, i dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej William Burns podczas swojego wywiadu przyznał się, że. CIA ma wiele projektów do śledzenia właśnie kryptowalut. Powiedział, że jego poprzednik rozpoczął szereg projektów skoncentrowanych na kryptowalutach i próbują przyjrzeć się konsekwencjom drugiego, trzeciego rzędu, pomagając naszym kolegom w innych częściach rządu USA w dostarczaniu solidnych informacji na temat tego, co widzimy. Nie wyjaśnił oczywiście on, kto zaczął i rozpoczął tą pracę, ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat było pięć innych osób, mieliśmy dosyć dużo zmian, jeżeli chodzi o agencję CIA. Natomiast co jest bardzo ważne, to jest to, że CIA samo się przyznaje do tego, że ma dosyć dużo narzędzi do śledzenia. Pytanie, jakie to są narzędzia do śledzenia, pytanie jest, na ile to jest blef, na ile to nie jest blef, bo na ten moment nic więcej nie ujawniono i raczej pewnie nie ujawnią, ale też musimy mieć jednak. Świadomość tego, że no, CIA jednak a, potrafi a, prześledzać transakcje. No ale czy my, jako szarzy kowalscy, musimy się obawiać właśnie tego CIA? Raczej nie, bardziej tu bym mówił o bardzo dużych zorganizowanych grupach międzynarodowych przestępczych, które wykorzystują a, chociażby kryptowaluty do okupów chociażby na. A, prze, za, do okupów za ataki ransomware na różne rządowe e, jednostki e, centralne, no, ale też mówimy tutaj o przerzucie handlu narkotykami, handlu e, chociażby ludźmi czy narządami, które też. Są płacone właśnie za pomocą kryptowalut. Po co się wymieniać dolarami, robić jakieś trudne przelewy na jakieś supy, jak można wykorzystać zwyczajnie w świecie bitcoina albo tetera? No, to też jest taka prawda. Dlatego, no, coraz częściej, coraz większej ilości państw mamy coraz to bardziej zaciśniętą kontrolę, a, związaną właśnie z, przeci z tym, z całym a, ustawą przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Też mogę wam tylko powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, to jeszcze mamy Eldorado. W porównaniu do Europy Zachodniej, no i w ciągu dwóch najbliższych trzech lat, jeżeli wejdą kolejne dwie dyrektywy, które już powinny wejść w Polsce, bo jesteśmy naprawdę mocno cofnięci w czasie, jeżeli chodzi o, o uregulowanie kwestii związanych właśnie z, z tą ustawą AML-ową. No to wtedy dopiero będzie kicha. Wtedy dopiero nie będziemy już mieć możliwości wypłaty chociażby pieniędzy bez jakiegokolwiek dowodu osobistego. A teraz przechodzę sobie do Was. Jesteście tu? No wiem, że dzisiaj trochę łapek mogło pójść w dół ze względu na moje, tutaj moją pomyłkę. Jaką giełdę Patryk polecasz bez KYC? Arkun, jeżeli miałbym polecać Ci jakąkolwiek giełdę, w której mógłbyś handlować bez weryfikacji, to polecam Ci giełdę OKX albo Kucoin. W przypadku Kucoina zdarzają się częściej wezwania do weryfikacji, no ale jeżeli będziesz robił małymi sumami, tylko po prostu nie chcesz weryfikacji, no to polecam Ci Kucoina albo Okexa. Jak sobie wpiszesz u nas w wyszukiwarkę wideo um, Okex, to będziesz miał tutaj giełda Okex, krok po kroku, jak założyć, jak handlować kryptowalutami. Okex jest troszeczkę inny w porównaniu do Binansa, tam mamy e, funding account i, ben, i mamy jeszcze trading account, no i to jest takie dziwne, że w momencie, kiedy przelejesz Środki nagle się okazuje, że nie możesz nimi handlować, bo najpierw musisz je przerzucić na konto tradingowe. Tam wszystko jest o tym opisane, więc zachęcam, po prostu wtedy nie wpadasz w panikę, a masz prosto e, z mostu po prostu pokazane, co zrobić, i tyle. No i przede wszystkim, jak zabezpieczyć. Czy kantory upadną? E, no pytanie, czy kantory upadną? Na pewno, no, kantory przestaną mieć e, tą główną funkcję, jaką mają teraz, ale kiedy to będzie? Czy to będzie za 3, czy za 4 lata? Nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Na pewno kantory będą, a tu mówimy o kwestiach związanych z kryptowalutami. To też wszystko może się zmienić, jeżeli chodzi o te ustawy. Więc ja bym na razie na ten moment na pewno nie panikował. I na pewno to nie znaczy, że jeżeli ja już mówię, że za 3 lata <gryw> będą wprowadzane nowe regulacje, albo za dwa no to w tym momencie chodźcie teraz, wypłacajcie, bo nie zdążycie. Na czym będzie polegała Wasza współpraca RoboHero z Aritenem? O tym będzie więcej informacji już wkrótce, na ten moment nie chcę aż o tym aż tyle mówić. Ile dziennie spędzasz czasu na krypto? Andrzej, hmm, zależy co to znaczy dla Ciebie spędzanie czasu na krypto, bo jeżeli miałbym mówić, ile czasu spędzam na krypto pod takim szerokim spektrum mówienia o kryptowalutach, to spędzam cały dzień. z racji tego, że a, no mamy sieć kantorów, kanał Krypto raport, projekt RoboHero Plus, dodatkowo jeszcze agencja marketingowa WeMake w której, no w dużej mierze, bo w prawie 80% naszych klientów są to klienci z projektami kryptowalutowymi. Dlatego, jeżeli miałbym mówić o tym, czy jestem cały czas w krypto, tak, ale tak chciałem i bardzo się cieszę, że mogłem to tak mocno wszystko pozmieniać w swoim życiu, żeby się tylko i wyłącznie tym zajmować. Czyli co, jest już to wypłacanie 1000 euro bez tożsamości, czy nie, bo już się zgubiłem nawrót? No, pewnie, że jest cały czas. Jest. Nigdy nie powiedziałem, że nie ma. Cały czas do 1000 euro jest e, wypłata lub zakup e, kryptowalut bez konieczności weryfikacji e, Twojej tożsamości. Patryk, jak najtaniej przesłać bitcoina z ledgera na giełdę? Hm. nie ma takiego czegoś jak najtaniej. Po prostu musisz sobie ustawić samemu custom fi i tyle. Ustaw sobie 2-3 Satoshi i będzie Ci to szło jakiś tam ruski rok. I już. Um, dlatego Ameryka Południowa wydaje się dobrą opcją dla krypto. Tak, tylko że w Ameryce Południowej tak samo o wiele szybciej możesz stracić życie niż w Polsce. Hmm. KuCoin ma to samo co OKEX, uh, mine account i trading account. O, widzisz, dzięki Tomek, uh, ja nie skorzystam, nie korzystam z Kucoina Bardzo rzadko to robię, w sumie bardziej przy okazji jak ktoś ma tego kukojna i coś tam potrzebuje, no to ja sobie wtedy wchodzę w tę aplikację, a tak to nie. Wysłałem OSDT z sieci Matic na RC20, na apkę, która obsługuje tylko RC20. Jak się potem okazało, jest szansa na zyskanie OSDT. Jak tak, to gdzie zgłaszać? Mhm. Jak to zrobiłeś, że wysłałeś, e, wysłałeś sieci Matic na RC20 na apkę, która obsługuje tylko RC20? No to znaczy, że jest. A jeżeli no, Matic też po RC20 wysyłał ci i wysyłałeś na RC20, po tym, no, czyli ten sam format, ten sam łańcuch, to powinno się to pojawić. Korzystne jest kupować bitcoina na spot, czy przez konwersję USDT na BTC na giełdzie. Czy korzystniej jest kupować bitcoin na spot, czy przez konwersję USDT na BTC na giełdzie? No Marcin, znaczy no na pewno taniej jest, jeżeli masz USDT i sobie na giełdzie, jak masz jeszcze fajny level wybity na przykład na Binance, to Cię bardzo mało kosztuje wymiana USDT na, US, na BTC. Na pewno taniej niż gdziekolwiek. A, ale tak poza tym to a tak poza tym to, to wchodźcie na na bitcoin.pl tam macie cały czas zakup USDT w promocyjnym, całkowitym zerówce. Patryku, powiedz mi, jak przesłać poligon z MetaMaska, gdy sieć poligon jest zawieszona, a na, tej ca... a na tej sieci trzymasz tokeny? No to w takim razie chyba się nie da. Powiem Ci, że ja z poligonu nie korzystam, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na ten temat. Może są jakieś rozwiązania, natomiast jeżeli sieć zawieszona, masz tokeny na tej sieci, no to robi się problem. Ile można wypłacić fiatów na konto bankowe? Tyle, ile, ile można wypłacić fiatów na konto bankowe, no... Konto bankowe w sumie nie ma limitów. To są tylko zapisy cyfrowe. Więc możesz tyle, ile chcesz. Patrzę sobie tu. Spóźnienie. Hmm. Patryk szykuje na nas jakąś bombę. <grytanie> Tutaj jeszcze wejdziemy z sobie mam. Okej. Okay. Hmm. Hmm. W ogóle, jeżeli chodzi o revenue coin, słuchajcie, 6 milionów 700 tysięcy dolców zebrali. Powiem szczerze, że szapoba 8 tysięcy inwestorów, a jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik. Nie ma co gadać. Idziemy sobie do Robohiro. Mamy 1050 już obserwujących. Zachęcam Was cały czas do obserwowania i tak samo do dołączenia do Telegramu. Pojawi się też, jeżeli chodzi o Telegram, polskie komu polski Telegram z polskim do, dla polskiego community, bo jesteście też bardzo dla nas ważni. Jakby jesteście na samym początku całego rozwoju gry, co w sumie będzie tylko i wyłącznie dla Was ogromną korzyścią. Natomiast obserwujcie z racji tego, że pojawia się niedługo bardzo ciekawy konkurs. Więc no nie chcę wam może za specjalnie teraz tego konkursu sprzedawać, ale do wygrania na święta będzie naprawdę kozacki telefon, bardzo kozacki telefon. No i oprócz tego Luna. Więc e, kto nie ma Luny, będzie miał możliwość dostać Lunę. Hmm. Jakie piwo ostatnio pije? O ostatnio właśnie nic nie pije, to jest to. Patryk, czy BitTok jeszcze się na nas powróci, tak, powróci. A, no nie miałem ostatnio czasu. Po, na początku były problemy z gośćmi, potem nie miałem czasu, a potem był wyjazd, potem znowu jest teraz projekt, natomiast na pewno przed świętami może w tym tygodniu dzisiaj jest środa, więc może ciężko będzie, ale chyba może was zaskoczę. A z tym bitokiem. Na pewno jedną dwie osoby dogaduje, żeby się pojawiły jeszcze przed świętami. A natomiast Wkrótce pojawi się bardzo ciekawa seria, nie powiem jeszcze z kim, a, bo chciałbym, żeby to była niespodzianka, ale uważam, że z osobą, którą każdy z Was zna i będziemy wprowadzać serię edukacyjną e, związaną z TeroLuną. Tak, żeby każdy z Was wiedział jak funkcjonuje ta sieć, jak działa ta sieć, jak dokonywać transakcji, gdzie przechowywać środki, i na co zwracać uwagę. Dlatego e, nowa seria już się pojawi wkrótce od następnego tygodnia, na pewno już będzie u nas na kanale. E, wydaje mi się, że co do doroweniu nie byłeś do końca przekonany. Powiedz coś więcej. Nie, nie było tak, że nie jestem przekonany. A e, to, że nie wiem, na przykład nie skaczę z radości, to nie znaczy, że muszę skakać z radości. A w przypadku revenue uważam, że bardzo dobrze się panowie spisali. I co jest ważne, to jest to, że naprawdę mają już ogrom projektów, które się do nich zgłosiły. No i to jest fajne przy tym, że mamy fundusz w Polsce, który będzie tak naprawdę tworzył swoistego ETF-a, a którego nie nazywają ETF-em, bo nie można tego nazwać ETF-em ze względów formalnych. Natomiast no, będzie to ETF, czyli wynikowy z. z to będzie wynik wygenerowanych zysków ze startupów, które, w które zainwestują, pomagając im przede wszystkim właśnie w tej e, fazie marketingu, aby właśnie te projekty mogły się powoli dobrze rozwijać. Patryk, czy zbieracie jeszcze dla Szymka, bo mam trochę do coinów, mogę je przekazać? Jasne, słuchaj, cały czas masz link pod spodem, tutaj pod materiałem, więc wrzucaj jak najbardziej. A, jest szansa, żeby <ścoughs> Arkadiusz, mrocz. Mroczek. No, kiedy będzie więcej informacji o RoboHero? Gdzie kupić? Jak? Na co się szykować? Szykować się na dużą pompę. To mogę tyle powiedzieć po prostu. E, ale wydaje mi się, że dobra. E, Mirek, właśnie tak myślałem. Ciekawe, czy na BSC jest taki most. E, z MM wysłałem. O Jezus. wysłałem. Z MetaMask'a, Wysłałem będąc na matiku USDT. A apka CryptoPay obsługuje tylko transakcje RC20. Dostałem info, że środki Lost miesiąc temu, więc nie doszło ani nie wróciło. No, to jest ważne, żeby korzystać jednak z rozwiązań typowo non-custodialowych, w których to ty jesteś właścicielem swojego klucza prywatnego. Wtedy byłoby łatwiej to zebrać i odzyskać. Co tu mamy? czy coś jeszcze jest jako piwo ostatnio piję, no właśnie mówię ostatnio nie, ale na przykład jeżeli ktoś jest z Was z, z Łodzi, ale też chyba w Krakowie jest nie wiem czy we Wrocławiu, jest pijana wiśnia słuchajcie, to nie jest reklama, nikt mi za to nie zapłacił, ale zakochałem się w tym trunku jest to nalewka wiśniowa, która nie jest słodką nalewką, tylko taką fajną wiśniową, wytrawną naleweczką która dodatkowo dorzucają tam, no w ogóle jest rytuał tego, słuchajcie, jest Elegancki. Dostajesz w, e, po prostu w szklaneczce e, no, tą wiśnióweczkę, tą naleweczkę na full. Musisz ją trochę upić. Wrzucają ci panowie wisienki takie z tej naleweczki. No i te na wisienki mają około 40%, naleweczka ma około 14%. Uwierzcie mi, że w takie chłodne i ponure dni takie trzy e, szklaneczki są idealne. Oczywiście nie przed południem i najlepiej jakoś w weekendy, no bo to nie chodzi o to, żeby pić codziennie. Natomiast. No, polecam, polecam. A jeżeli ktoś będzie Was w Łodzi, to polecam Wam iść tam. To jest koło Struga, na Piotrkowskiej koło Struga. No, alkoholik. To tak a propos alkoholu, jak już pytacie. Witam, dobry portfel na Androida. Zależy do czego, ale tak naprawdę... Dla wygodnickich uh, Exodus albo Trust Wallet. Chodź z tym większym naciskiem na Trust Wallet. Trust Wallet jest yy... no lepszy, lepszy, zdecydowanie lepszy. Co sądzisz o Google Coin i Tesla Coin? Piotr 993, bardzo dobrze, że o tym mówisz. Słuchajcie, ostrzegam was wszystkich: nie ma Google Coina, nie ma Tesla Coina, nie ma Amazon Coina. Masa reklam sponsorowanych, e, skamów e, informujących o tym, że się pojawił coin, jakiś tam, powiedzmy, Google, Tesla, e, Amazon coin i Join Us. E, uważajcie na to, naprawdę możecie stracić środki. E, jedna ze sposobów no to oczywiście zakup tego skamu, gdzie już nigdy tego nie sprzedasz. Drugi sposób to jest to, że przekierowujecie, jeżeli masz Metamask w przeglądarce, wymusić i Connect Wallet, ten Connect Wallet będzie miał tam Oczywiście zakodowaną dodatkową informację, wypróję wam te środki, bo nie będziecie wiedzieć, co potwierdzacie. No i tak naprawdę a, po prostu takie reklamy, nic innego, jak tylko zgłaszajcie. Nie róbcie nic innego, zgłaszamy a, jako spam, jako oszustwo i tyle. Trzeba z tym walczyć. Jeżeli Facebook tylko potrafi walczyć na przykład z wymieniem Bitcoin.pl w dziwny sposób. Wiecie, że jak to jest dla nas był duży problem, jest cały czas, bo na przykład, jeżeli wpiszę na jakimś grupie, na jakimś forum, grupie facebookowej wymien Bitcoin.pl, to się ten adres nie pojawi. Jest po prostu zakazany. To jest hit, nie. Czy polecasz jakiś stablecoin, który nie jest na sieci ERC20? Uh, tak, no masz BUSD na sieci Binance Smart Chain. USDT tak samo możesz mieć na sieci Tron. USDT tak samo masz na sieci um, B, U, B, o Jezus, BSC, czyli Binance Smart Chain. Masz USDT chyba też po solanie z tego, co kojarzę, ale jest to już większa trochę taka, taka większa taka, bardziej taka rzadkość już, nie? Ale to z takich przykładów. USDT jest na wielu chainach, więc nie musisz korzystać z ERC-20, żeby przerzucać USDT. Jak chcesz oszczędzać, to rób to e, przez trona. Tylko ważne jest to, że zanim wyślesz USDT po tronie na drugi portfel, to ten portfel musi być aktywowany Poprzez przesłanie no tam 5-10 dziesięciu, e, dziesięciu chyba najlepiej tronów na, na wallet. Co sądzisz o czymś czy chyba dla armatorów, o bitpandzie? Czy lepiej kupować na jakiejś giełdzie? Gdzie najkorzystniej wymieniać euro na BTC? Oj, to jest. No UST na Alunie. To też e, zapomniałem o tym. Hmm, wiesz co, nie korzystam z Bitpandy, raz korzystałem, zweryfikowałem się tam, raz skorzystałem i to wszystko. A to każdemu jak, przy, jak tam chce, no. Kupowanie na giełdzie, najkorzystniej jak to robić? No, najkorzystniej wydaje mi się, że jeżeli masz złotówki, to żeby nie kombinować w przewolutowaniu, no to będzie zonda, czyli stary BitBay natomiast jeżeli chcesz zrobić coś szybko to polecam kantory internetowe, możesz chociażby kantor.kryptoraport.pl, ale tam będziesz miał o wiele wyższą prowizję, bo w kantorach masz wyższe prowizje niż na giełdzie. Natomiast na giełdzie też jeżeli będziesz korzystał z opcji market, to też niekoniecznie wyłapiesz tą najwyższą cenę z order booka, tylko ci zjedzie po głębokości. Nie jest zbyt modne polecać Tetera, A ja wcale nie uważam tak, że jest zbyt modne. Tether jest oczywiście najbardziej niebezpiecznym stablecoinem i tutaj się z tym zgodzę i nie ma tutaj co dyskutować. Oczywiście USDP jest najbezpieczniejszym stablecoinem, uważam na ten moment, który ma pokrycie w 100% do dolara, czyli to jest stary, stara nazwa Paxos. Nie mylcie tego z Pax Goldem, ale możecie to kojarzyć, e, znaczy kojarzycie dobrze, ale nie mylcie tego z Pax Goldem z racji tego, że to jest po prostu firma Paxos, która... E, Wyemitowała właśnie dwa różne coiny: jeden do złota, jeden do dolara. I tak samo są emitentem BUSD, bo oni mogą. A już o tym mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o USDT, no ono jest najbardziej dostępne: najwięcej par jest do USDT. Więc jeżeli ktoś potrzebuje kupić USDT po to, żeby zaraz gdzieś wejść dalej, no to po co kombinować? Jak można kupić USDT po sieci, na sieci Tron, przelać to na giełdę i dosłownie w bardzo tani sposób to zrobić. Patryk Polka Dot na Binance ma różne sieci. Którą wybrać sieć na ledżera? No, wydaje mi się, że ledger obsługuje sieć Polki już, więc e, a wydaje mi się, że tamtą sieć. Ale to musisz zobaczyć, jak wygenerujesz, jak wygenerujesz sobie ten portfel, tą aplikację na ledgerze. Wtedy będziesz miał tam adres i napisane, jaki to jest adres, jaki chain tylko UST. Dokładnie, ja też jestem za tym. A wcześniej UST ma ten jeden problem, że nie jest tak łatwo wymienialny, ale to też do czasu, bo na przykład w sieci wymień bitcoin.pl UST będzie dostępne już od poniedziałku, więc następnego poniedziałku. Więc każdy kto będzie chciał kupić lub sprzedać UST, będzie miał taką po prostu możliwość a co myślisz o OSDT na Omni? A to już jest sieć obsługiwana, to jest taki trochę już relikt przeszłości obsługiwane tylko i podtrzymywane, ze względu na to, że nie wszyscy się po prostu jeszcze e, z, skrosowali. No i to tylko tyle. A ja rok temu nie dokonałem zmian na GameCredit, zostałem mi na portfelu Electrum. Jest szansa, żeby te koiny jeszcze odzyskać? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak. Musisz popatrzeć na forach, na Redditie, na jakiejś grupie, ewentualnie telegramowej tego GameCredits. Widziałem wczoraj jakieś info o przesyłaniu ETH po sieci ADA. Jest jakieś dokładniejsze info? No, więc co jeżeli chodzi o Cardano, to ja wczoraj wam wstawiałem na karcie społeczność. Nie mogłem wczoraj być, ale mówię, przygotuję wam tylko szybką, szybki opis, co się działo wczoraj i co warto było, na co byłoby warto zwrócić uwagę. Ale tak, wracając do Twojego pytania, Twojej napisy, to no, nie słyszałem dokładnie o przesyłaniu ETH po sieci Ada. Bardziej mi się wydaje, że na testnecie coś mogłoby być kombinowane, ale na majnecie raczej. Jeszcze długo nie trzymać krypto na przyszłość. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, Z 10.01. Analiza techniczna w wykonaniu ARKA dosłownie za 5 minut po tym odcinku. Więc nie wyłączajcie, nie zmieniajcie kanału na OKEX i kupisz już UST. A to dobrze. Nie widziałem ostatnio tej pary. Chyba, że to weszło jakoś niedawno. Nie kombinowałem z okex -em nie patrzyłem na okresie, na się na coś innego patrzyłem. Jaka jest szansa na jakiś fajny alt sezon? Co o tym myślisz? No zobaczymy. Słuchajcie, kończę, bo inaczej jak nie skończę, to nie wejdzie analiza ta, techniczna arka. A Arek już się niecierpliwi, żeby ta analiza po prostu wjechała, bo jest świeżutka. Zaraz się dowiecie, co dalej z Bitcoinem. Moje trochę analizy już poczuliście, ale Arek dopełni moją robotę. Patryk, jak nie ma odcinka, to shorta, shorta powinieneś nagrać. Jak mówisz z samych zielonych, <gryw> to działa. Trochę to działa, nie? Dobra. Ciepłego dnia. Raczej życzyć nie mam co. Bo i tak jest minus 5, 4, 6 za oknem. U nas jest minus 4 w Łodzi. Aż nie mogę się doczekać, jak zaraz wyjdę na dwór. Eee, oj. Natomiast e, samych Zielonych przede wszystkim Wam życzę. E, widzimy się jutro. No i pamiętajcie, żeby zawsze każdą decyzję przemyśleć kilka razy: czy to przy zakupie, czy to za sprzedaży. No i.